Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W minioną niedzielę, 17 maja, w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Won miały miejsce uroczyste obchody 71. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Zapraszam na sprawozdanie, do którego komentarz opracowany został na podstawie materiału prasowego pani Krystyny Sroczyńskiej. Uroczystości związane z rocznicami bitwy o Monte Cassino są pierwszymi na dużą skalę, jakie każdego roku odbywają się w tym ważnym dla Polonii miejscu należącym do placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Już tradycyjnie imprezę rozpoczął pochód prowadzony przez uczestnika legendarnej bitwy Stefana Podsiadłę, prezesa Związku Weteranów II Korpusu, współorganizatora uroczystości. Alejką Dębów Katyńskich w kierunku oddanego do użytku 2 lata temu potężnego zadaszenia szły m.in. poczty sztandarowe polonijnych organizacji społecznych i weterańskich, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Lotników Polsko-Kanadyjskich Skrzydło Warszawa, Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie i Korpusu Pomocniczego Pań przy placówce 114 SWAP-u, kilku naszych weteranów, członkowie klubu motocyklowego Canadian Veterans Freedom Riders, zrzeszającego weteranów Armii Kanadyjskiej, którzy uczestniczyli w misji pokojowej w Afganistanie, przedstawiciele organizacji polonijnych, polskiego pochodzenia posłowie federalni Władysław Lizoń i Ted Opitz oraz jak zwykle licznie uczestniczące w obchodach ważnych rocznic naszej historii panie z działającego przy kole numer 20 SPK Koła Nadzieja. Oprócz posłów Lizonia i Opica, wśród gości honorowych uroczystości rozpoczętej hymnami Kanady i Polski byli konsul generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski, prezesi okręgów KPK Toronto Juliusz Kirejczyk i Niagara Zofia Soja oraz prezesi Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Woźniak, Stowarzyszenia Lotników Skrzydło Warszawa Eugeniusz Kuś, placówki imienia generała Władysława Sikorskiego z FAP-u w Oszawie Stanisław Nieradko i Związku Sybiraków w Oszawie Stanisław Lasek, a także major 1. Dywizji Armii Kanadyjskiej Lucian Grela. Odnotujmy również większą niż zazwyczaj liczbę naszych weteranów, którzy przybyli z kilku miast południowego Ontario. Zgromadzenie minutą ciszy uczcili pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata, a następnie pełen emocji apel poległych odczytał były żołnierz 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, kapitan Mieczysław Ludczyk. Pochylmy głowy, zadumie i skupieniu mają serca przepełnione pamięcią, wdzięcznością dla tych, którzy spełniając swój wielki, święty obowiązek wobec ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu najświętszy dar, własną krew i życie. Tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, wraz z przedstawicielami polskiej elity zginęli śmiercią męczeńską. Po odegraniu przez trębacza ostatniej warty, prowadzący uroczystość komendant placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Krzysztof Tomczak przedstawił przyjętych gorącymi oklaskami uczestników walk o Monte Cassino, a swą refleksją na temat słynnej bitwy podzielił się prezes Związku Weteranów II Korpusu Stefan Podsiadło. Wiemy już dużo o naszym wkładzie do zwycięstwa II wojny światowej. Za kilka lat uczestnicy tej bitwy, tej wojny światowej odejdą na wieczny spoczynek. Wam żyjącym i młodemu pokoleniu zostawiamy zadanie głoszenia naszych wyczynów, gdy nas zabraknie. Bo tylko przeszłość uczy przyszłe pokolenia, jak stawać na straży naszej ukochanej ojczyzny Polski. Kończąc swoje wystąpienie, pan Podsiadło zaintonował podjętą przez wszystkich uczestników spotkania pieśń Czerwone Maki. Wygłaszając okolicznościowe przemówienia, goście honorowi
Podkreślali m.in. znaczenie bitwy o Monte Cassino dla zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej, przypominali ofiarę złożoną przez polskich żołnierzy oraz ich wielkie bohaterstwo. Część oficjalnej uroczystości zakończył recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Kai Cygani, której na instrumentach perkusyjnych akompaniował Michał Wójcik. Gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg, kobiety za pazuchę kładą je, jak piskle ukradzione nam we śnie. Kobiety za pazuchę kładą je, jak piskle ukradzione nam we śnie. A gdzie kobiety nasza, powiedz gdzie? Kiedy nadejdzie wytęskniony dzień, witają w progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono nam. Witają w progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono nam. Mszę świętą w intencji poległych i żyjących żołnierzy walczących o Monte Cassino w asyście opiekuna duchowego rodziny Radia Maryja w Kanadzie ojca Jacka Cydzika odprawił kapelan placówki 114 SFAP-u ojciec Jan Szkodziński, który również wygłosił homilię. Po mszy świętej pod pomnikiem bohaterów bitwy o Monte Cassino złożono wieńce i kwiaty od konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, placówki 114 SFAP-u, klubu motocyklowego Canadian Veterans Freedom Riders, Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Koła Pań Nadzieja. Kosz pełen kwiatów w kolorach błękitu armii generała Józefa Hallera i czerwieni maków na Monte Cassino złożyła pani Ewa Deoniziak. Ojciec Jacek Cydzik polecił Bożemu Miłosierdziu dusze wszystkich poległych w II wojnie światowej, zamordowanych na Wołyniu oraz zmarłych na Zesłaniu. I znów popłynęły kończące uroczystość znane wzruszające strofy pieśni Czerwone Maki. Zamiast rosy piły wąską krew, po tych makach się żołnierz i giną, lecz o śmierci silniejszy był nie. Przejdą lata i niech ich przeminą, pozostaną ślady radnych.